Ma piłkę i biegnie z nią do przodu. Zdecydował się teraz zejść do środka. Dobra interwencja bramkarza. W pole karne, głęboko teraz. No i trochę przysnęła obrona. Groźna strata, blisko własnej bramki. I zaraz ponownie zobaczymy rzut rożny w ich wykonaniu. Krótkie, sprytne rozegranie. Znakomicie teraz w odbiorze. I co? Co zrobi z piłką? No i proszę, całkiem niezły strzał. Ale to chyba nie mogło zaskoczyć tego bramkarza, Jacku. No tak, wyciągnął się podręcznikowo. Wyglądał przy tym bardzo pewnie. Zresztą nie tylko podczas tej interwencji. Mogą teraz skontrować. Mają dobre opcje. Strata. Przesadzili w tym kontrataku z optymizmem. Akcja przerwana. Będzie wrzut z autu. Bonaventura. I strata kolejorza. Gallagher. Pięć minut do końca regulaminowego czasu gry. Nie tym razem. Strata. Świetnie teraz zablokowana próba dośrodkowania. No, gdyby to doszło, to kto wie. I kolejorz zacznie od rzutu rożnego. Decyduje się na strzał. Wyłapana piłka po tym strzale. Nie było tu większego zagrożenia. Piłka prosto w ręce. Jest potwierdzenie. Tylko dwie minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Uwaga! Nie może tego zmarnować! Gol, drodzy Państwo! Gol! Lech strzela bramkę! Poznaniacy pokazali pomysłowość i siłę w tej akcji. Spójrzmy raz jeszcze na tę bramkę. Wydawało się, że już nic nie ugrają, a jednak mamy wyrównanie w doliczonym czasie gry. Pytanie, czy pokuszą się jeszcze o zwycięskie trafienie? Gwizdek i znowu gramy. Niektórzy spodziewali się może, że o tej porze będzie już po meczu. Ale do rozstrzygnięcia losów spotkania potrzebna jest nam dogrywka. Radzi sobie teraz z obroną. I teraz centra w pole karne. Oddają piłkę. Usiłuje strzelać. I nie może teraz zapisać sobie w tym spotkaniu drugiego trafienia. Było blisko, ale ostatecznie musi wciąż szukać swojego drugiego gola. Może następnym razem. Jest szansa, uderza. Blokuje to bez trudu. Ach, niewiele teraz zabrakło po tym strzale z woleja. Wielka szkoda, naprawdę ładnie to uderzył. Soczyście, kilka centymetrów i mielibyśmy tutaj piękną bramkę. Nieskuteczna próba utrzymania piłki. No, 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 ale trik. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Precyzyjna centra, będzie gorąco. I co? Obrona wybija piłkę po tym dośrodkowaniu. Znowu są przy piłce. Jak to nie wpadło? Centymetry dzieliły go od zdobycia bramki. Bardzo ładnie pocelował, ale czasem ma się po prostu pecha. Zabrzmiał gwizdek na przerwę. Przed nami, proszę Państwa, druga połowa dogrywki.
Rywale go zamykają. Piłka oddana przeciwnikom. Nie dał szans na groźny strzał. Czy trafi do siatki? Dobra interwencja, strzał gorszy. I strzał na bramkę. Bardzo dobra interwencja. Krótkie wybicie, podanie do kolegi. Schodzi teraz ze skrzydła do środka. Była okazja, ale nie ma bramki. Próba pressingu. Co zrobi? Gra wstrzymana. Out po tym wejściu przeciwnika. Ikone. Przechwyt. Znowu mają piłkę. Łatwo to broni teraz. Na tablicy świetlnej jedynka. Tyle trzeba doliczyć do podstawowego czasu gry. Poznaniacy w ataku. Wierzą tu jeszcze w zwycięskiego gola. Znakomicie przecięte dośrodkowanie od razu. Pochwały trenera i kolegów z drużyny. Będzie wznowienie z narożnika boiska. Postanowił strzelać. Tak jest! Piłka w siatce! Kolej już nie zwalnia! Rywale chyba nieco przysnęli, ale trzeba przyznać, że Lech zrobił to kapitalnie. Koniec meczu! To już ostatni gwizdek. Wszystko jasne. Drużyna przyjezdna awansuje do wielkiego finału. Brawa dla nich, ale też należy podkreślić wspaniałą postawę drugiej drużyny, bo przecież do wyłonienia ekipy, która zagra w finale, nie wystarczyły dwa mecze. Trzeba tu było dogrywki i obie ekipy zasłużyły na najwyższe pochwały. Niestety, zagrać o trofeum może tylko jedna z nich. Niewykluczone, że dziś poznaliśmy triumfatora całych rozgrywek.